Tak więc jestem w Paryżu. Tak się złożyło, że to pierwsze wideo jest gotowe do podania na YouTube, dlatego to będzie pierwsze. Później powiem na początku innym razem. Teraz jestem jadę na wieżę Eiffla na wysokość 320 metrów. Jestem już po raz drugi na tej wieży jadę. Po raz drugi 5 lat temu byłem. Teraz wjeżdżamy z żoną i z naszą starszą znajomą na górę. Bilet na wjazd kosztuje $9. $9 kanadyjskich, znaczy 9 euro. Nie, $9 na pierwsze, to jest na pierwsze piętro. Nie ma od razu wjazdu na samą górę, dlatego z tego względu, że muszą mieć kontrolę, ile ludzi jest na samej górze. Nie mogą wszyscy wjechać od razu na samą górę, bo by było niebezpieczne. To jest widok z tego pierwszego piętra, tak powiedziawszy. Pierwszy poziom, na który się wjeżdża, na ten pierwszy poziom niektórzy ludzie wchodzą po schodach. Nie wiem, ile im to zajmuje, ale widziałem, że są schody i ludzie tam wchodzą. Po prostu próbują swoich sił i wytrzymałości. To jest dobry trening. Ale ja bym sam oczywiście bym nie poszedł, bo tu tyle się tu pochodzę po tym Paryżu, że mam już naprawdę dość tego chodzenia wszędzie piechotą. Wszędzie oczywiście jest metro, tak, ale bardzo, nie jestem zwyczajny tak dużo chodzić piechotą. Wszędzie tu w Kanadzie jeżdżę samochodem. Bo to piękne widoki na rzekę Tamizę. Tu jest dalek, musimy kupić następne bilety, żeby wjechać na górę. To trzeba na to czasu, trzeba czekać w kolejkach. To nie jest tak od razu. Po prostu część ludzi musi zjechać na dół, żeby następna część ludzi mogła wjechać na górę. Właśnie kupiliśmy bilety i jedziemy dalej na górę. To trwało jakieś, nie wiem, około godziny, mi się wydaje, może mniej. Znaczy to czekanie na następną windę na górę, żeby wjechać, kupić bilet. I teraz jedziemy w górę. Dla mnie to nie sprawia żadnego problemu, wjeżdżę na górę, bo ja nie mam lęku wysokości. Oczywiście nie mogę być pilotem, ale jako takiego lęku wysokości nie mam. Chociaż żona bardzo się boi, ale ona też wjechała. I ta starsza pani, co z nami jest, 85 lat ona ma. Ona jest bardzo w dobrym stanie, także ona z nami dotrzymuje kroku. Takie podziwiam, chciałbym mieć takie zdrowie, mieć przy wieku 85 lat, jak ona ma. Chociaż miała też przeboje po operacji serca i różnych, ale naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Także jedziemy na samą górę, na poziom 320 metrów. Już się zbliżamy. Teraz już wychodzimy na górę. Będziemy wychodzić na górę. Tutaj trochę takie zamieszanie troszkę było. Ale już tutaj wychodzimy. Zaraz ukaże się widok Paryża. Trochę się schodów zapomniałem tego powycinać, ale no niestety zostało mi to. O, teraz jest widok na Paryż z tej wysokości. Tu jest wszystko zakratowane, żeby czasami kogoś nie wyrzucił, czy sam nie wyskoczył. To są takie kraty metalowe, druciane, grubego drutu. Także to jest niemożliwością, chociaż drobne rzeczy i tak można tutaj, aparat może spaść, jak ktoś, czy telefon nawet. Jak ktoś dobrze nie trzyma, nie ma zabezpieczonego, to nawet trochę strach to trzymać, bo może by upaść na dół i coś zrobić. Ten Paryż z góry jest piękny. Oto ta nasza znajoma, która z nami tutaj przyjechała. Ta blondyna. Także na 85 lat naprawdę bardzo dobrze wygląda. Tutaj i oglądamy Paryż.
dużo ludzi, tu jest bardzo, tu jest dość dużo miejsca, nawet to się wydaje, że tak z dołu jest mało miejsca, ale tu na górze jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Bo właśnie kupiłem sobie szampana i będę pił szampana na górze. Mało kto tutaj widziałem pije szampana, bo ten szampan naprawdę kosztuje 14 euro, taki mały kieliszeczek, 14 euro, ale 5 lat temu piłem i teraz też piję, dlatego że muszę to uczcić. Jestem na wakacjach, to po prostu wydaję pieniądze. Jak się jest na wakacjach, to się wydaje, a jak się jest w domu, to się pracuje na pieniądze. Taka jest różnica. Inaczej się wydaje na wakacjach, inaczej się wydaje w domu. Na wakacjach niczego się nie żałuje. Także Paryż, widzicie, jest ogromny. Nie widać nawet końca miasta. Tylko zabudowa jest bardzo płaska. Czteropiętrowe domy są. O, to ja właśnie tutaj będę sam pił. Będę pił na uczczenie tej wieży Eiffla. Bardzo dobre było. Te szampany Francji mają bardzo dobre. Ubrałem kapelusz dlatego, żeby mnie z daleka poznali, żebym się im nie zgubił. Bardzo łatwo mnie było rozpoznać w tłumie. Także widzicie, bardzo ładne widoki tutaj z wieży Eiffla. Kto tutaj nie był, może część z Was ogląda, tutaj już byliście, ale na pewno większość z Was tutaj jeszcze nie była, bo niestety nie każdy sobie na to może pozwolić. Miałem to powycinać, ale nie wiem dlaczego. Tego nie powycinałem z tego filmu. Niektóre takie pozostałości zostały, co powinno być wzięte. Tu są ci inżynierowie, którzy budowali te wieże Eiffla. Oni, nie wiem, oni wyglądają tak, jakby byli naturalni, tak naturalnie siedzieli, ale nie, oni są może z wosku, ja nie wiem, z czego oni są zrobieni, ale naprawdę wyglądają, nawet paznokcie, czy ręce wyglądają jak naturalnie i żywe byli. To są konstruktorzy tej wieży Eiffla. Zobaczcie, jak te ulice wyglądają, jak te parki. No świetnie wygląda Paryż z góry, tych łodzi, na tych boatów, statków na tej rzece Sekwanie jest naprawdę setki. Tutaj jest ten. Ładnie wygląda. To jakiś plac, jakiś, nie znam Paryża. Znam Paryż, ale nie wiem, nie mogę określić, co jest co. Tutaj właśnie mieliśmy hotel w tym rejonie, tutaj właśnie zaraz pod koło tych wysokich bloków. Tutaj byliśmy na shopping mall, na takie dużo sklepów tam było, ale też nic ciekawego, żeśmy tam nie znaleźli. Nie było zbyt ciekawie. Może ładnie to wyglądało, to mall, ale tak rzeczywiście nie było co tam kupić, nie było zainteresowania. Tak widzicie, Paryż ciągle zabudowa jednostronna, taka pozioma, niskie domy. Widzicie, tutaj bardzo dużo miejsca jest. Już szykujemy się do zjazdu na dół i idziemy do windy. Jeszcze zaznaczyłem, że z pierwszego poziomu na górę bilet kosztuje następne 6 euro. To razem 15 euro kosztuje cena biletu, żeby wjechać z ziemi na samą górę, na dwa poziomy. 15 euro to jest bilet na wjazd na wieżę Eiffla. Płaci się go podwójnie. Najpierw 9 dolarów, a na pierwszym piętrze się kupuje bilet, następny na 6 dolarów. To tyle chciałem dzisiaj powiedzieć.